Cześć! Regularna wymiana oleju to najważniejsza rzecz, jaką możesz zrobić dla swojego motocykla. Olej nie tylko smaruje części w silniku, ale również chłodzi je i utrzymuje w czystości. Samodzielna wymiana oleju jest nie tylko łatwa, ale i pozwoli Ci zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy. Dzisiaj pokażę Ci, jak wymienić olej w swoim motocyklu. Narzędzia, jakie będziesz potrzebować, to klucz do odkręcenia korka spustowego, narzędzie do odkręcenia filtra oleju, rękawiczki, lejek, ścierka, oczywiście będziesz potrzebować filtr oleju, olej. Dobrze by było, ale to nie jest konieczne, żebyś miał klucz dynamometryczny, tak aby z odpowiednim momentem dokręcić z powrotem korek spustowy. No i oczywiście jeszcze miskę ociekową. Motocykl może stać na stojaku, ale może po prostu stać na bocznej stopce. Zacznij od wyczyszczenia okolicy korka spustowego i filtra oleju. Poluzuj korek spustowy przy użyciu klucza. Następnie ręką odkręć korek, tak żeby się nie ubrudzić. Wytrzyj korek spustowy i przyjrzyj się, czy nie ma śladów uszkodzenia. Przyjrzyj się również olejowi. Jeśli pachnie spalenizną albo pływają w nim opiłki metalu, może to wskazywać na problem z Twoim silnikiem. Również jeśli miałby kolor kawy z mlekiem, wskazywałoby to na problem z uszczelką pod głowicą. Jak cały olej już spłynie, zabieram się za odkręcenie filtra oleju. Wytrzyj powierzchnię styku filtra z silnikiem. Nasmaruj uszczelkę olejem, tak aby filtr obracał się płynnie i uszczelka dobrze przylegała. Dokręć filtr do momentu styku uszczelki z silnikiem. Następnie przekręć filtr jeszcze o 3/4 obrotu do 1 obrotu. Korek spustowy zawsze ma jakiegoś rodzaju uszczelkę. Zazwyczaj jest ona albo miedziana, albo aluminiowa. Książka serwisowa zawsze zaleca wymianę tego elementu, ale jeśli uszczelka nie wygląda źle, możemy ją po prostu obrócić i założyć jeszcze raz. Nie powinno być z tym problemu. Wkręć korek ręcznie. Prawidłowy moment dokręcenia korka spustowego znajdziesz w książce serwisowej. No i przyszedł czas na wlanie świeżego oleju. W książce serwisowej znajdziesz ilość i rodzaj oleju, jaki potrzebuje Twój motocykl. Odpal teraz motocykl i daj mu popracować przez chwilę. Sprawdź jeszcze raz poziom oleju. Możliwe, że będziesz musiał trochę dolać po napełnieniu się filtra oleju. No i gotowe. Sprawdź jeszcze, czy nie ma żadnych wycieków. Jeśli nie ma, to super. Pamiętaj, żeby zutylizować stary, zużyty olej w bezpieczny sposób. No i możesz ruszać na przejażdżkę. Szerokiej drogi. Cześć!